Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię kolejne testy. Mamy tutaj tym razem, po którym ninja z Ninjago dziedziczysz żywioł. Co wiesz o Ninjago? Którą dziewczyną z Ninjago jesteś? Oraz który ninja jest twoją bratnią duszą? No, czyli coś podobnego. W każdym razie szkoda gadać, więc zaczynajmy. Okej, więc mamy pierwszy quiz. Po którym ninja z Ninjago dziedziczysz żywioł? I moim zdaniem jest to na najciekawszy test, także zaczynajmy. Wybierz ninja. No call. Wybierz mistrza żywiołów. No z tych, co tutaj jest, tu nie będzie shade. Wybierz smoka. No tutaj. Wybierz senseja. Wybierz ducha. Łowca dusz. Wybierz robota. Kryptor, nie kruptor. Wybierz sztukę. Sprawdzić co? Wybierz zestaw. Najbardziej mi się podoba ten łazik Jaya, ale no motocykla. Ziem. O Jezu, ale przypadek fajnie, co nie? Fajnie, cieszę się bardzo. Dobra, mamy kolejny quiz. Co wiesz o Ninjago? Kto był pierwszym wrogiem ninja? Garmadon. Kto został zielonym ninja? Lloyd. Kto był mistrzem bursztynu? Skylar. Jak nazywa się mistrz kos? Co? Dobra, strzelałam. W każdym razie, kto jest głównym wrogiem w najnowszym sezonie? No, tutaj jest trochę starszy ten, dobra. Z kim walczyli ninja w sezonie drugim? Czy Nia jest ninja jakiegoś żywiołu? Tak. No, ekspert 7 na 7. Także fajnie. Dalej jest, którą dziewczyną z Ninjago jestem, także jedziemy. Który z podanych kolorów lubisz najbardziej? Zielony, bla bla bla, pomarańczowy, bla bla bla, niebieski, bla bla bla. Dobra, muszę być to. W sensie, który lubię najbardziej, to. Jakie jest twoje ulubione danie? Fast food, domowe obiady, deser, słodycz czy coś innego? Wykwintne dania. No, coś innego. Który ninja jest twoim ulubionym? Który sezon podobał ci się najbardziej? O, tu też ktoś uznaje, że pilotażowe to jest sezon pierwszy. Łączę się z tobą. No, w sumie za reaktywacją to nie przepadałam. Sezon pierwszy lubię i drugi, ale sezon pierwszy był trochę taki krótki, więc drugi, ponieważ najbardziej tam, najczęściej tam go oglądałam i tak dalej. Ilu masz przyjaciół? Serio? Takie pytania mi walą. Dwa plus. Nie ja. Spoko. Dobra. No i ostatni quiz, czyli który ninja jest twoją bratnią duszą? Więc jedziemy. Ulubiony kolor. Czemu nie ma odpowiedzi inne? No i będzie niebieski. Jakie jest twoje hobby? Jedzenie, nauka, walka, gra Ninjago. Ninjago. Nie mam pojęcia. Może walka niech będzie. Twój największy wróg. Mój? Piraci Chain Overlord. W sensie, jak oglądałam te wszystkie sezony, no to wydawało mi się, że największym wrogiem był Overlord. Tak mi się wydaje. Które słowo opisuje ciebie najbardziej? O Jezu. Ciebie miły, mądry, niecierpliwy, ale... Niecierpliwy. Wolisz być w drużynie czy sam?
Czy ja wiem, w drużynie to ktoś tam pomoże, to zawsze, nie? Chyba, że drużyna de debili, to wtedy nie ma co liczyć. Boisz się zła? No tak, no jak każdy pewnie coś tam. Którego smoka chciałabyś mieć? Gdzie jest Rocky? Rocky. Właśnie to jest taki duch Rockiego. Kogo najbardziej lubisz? No kula. Jak długo możesz... Czy ja wiem? Bo ja nie umiem spędzić, nie? Ale tak jak kiedyś tam się w miejscu kręciłam, no to średniawo. Czy jesteś gotowy oddać życie za to, co kochasz? A ja wiem. No powiedzmy, że tak. No nie, no. Fajnie. No, w sumie prawda. Czy to samo, bo jesteście sympatyczni i lojalni, jednym słowem, no spoko. Także wychodzi na to, że odziedziczę żywioł ziemi. Jestem ekspertem z Ninjago, jestem Nioh i moim jakby przyjacielem jest Cole. Fajnie. Podobało mi się. Dobra, więc mam nadzieję, że wam się seria podoba. Ja się też fajnie bawię przy nagrywaniu tego, także mam nadzieję, że to lubicie. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!